Witam po przerwie. Moim gościem jest sędzia Marcin Kołakowski, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i jego rzecznik prasowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie sędzio, w jakim nastroju sędziowie witają 2018 rok? Po pierwsze, oczekujemy wprowadzenia tych zmian, które ministerstwo i polski ustawodawca wprowadził. Te ustawy zostały opublikowane. Oczekujemy też zmian przede wszystkim proceduralnych, jeżeli chodzi o procedurę chociażby postępowania cywilnego, bo tutaj jest największe nasze oczekiwania. My jesteśmy zainteresowani, aby postępowanie czy sprawy toczyły się sprawnie, szybko i były szybko kończone, bo dzięki temu też będziemy mieli mniej pracy. Nie bez powodu pytam, w jakim nastroju sędziowie witają 2018 rok, bo rozmawiałam ostatnio z sędziami przy okazji przygotowywania się do różnych publikacji i mówili, że przede wszystkim spokoju. Ten spokój jest wam potrzebny? Jest nam niezwykle bardzo potrzebny, dlatego że to w każdym zawodzie najbardziej wydajnie pracuje się wtedy, kiedy w danej firmie, w danej pracy jest po prostu spokój. Panie sędzio, proszę mi powiedzieć, jak się pracuje w sądach warszawskich? Mówi się, że to w ogóle jedne z największych sądów w kraju. Proszę mi powiedzieć, jak się pracuje w sądach warszawskich? Jeśli chodzi o sądy warszawskie, to ja może nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o sądy pozawarszawskie, ale odbywałem na aplikacji praktyki w sądach pozawarszawskich, bo tam rozpocząłem swoją karierę z sądami i wydaje mi się, że nawet jeżeli przyjmiemy, że w sądach warszawskich mamy tyle samo spraw, czy porównywalnie, ile w innych miastach, choć wydaje mi się, że w małych ośrodkach jest ich po prostu mniej, to przede wszystkim są to sprawy bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o procesy gospodarcze, ale też procesy cywilne czy karne. Panie sędzio, a ile ma pan spraw w swoim referacie? Ja nie jestem dobrym przykładem, dlatego że jako rzecznik mam troszeczkę mniej, ja mam 75% wpływu. Natomiast powiem ogólnie, jak to wygląda w moim sądzie i w moim pionie. To jest mniej więcej 200-300 spraw w referacie ma normalny sędzia sądu okręgowego w zależności od wydziału. W dniu dzisiejszym, właściwie od nowego roku weszło w życie rozporządzenie, które pozwala jakby wyrównać te referaty, czy wpływ do poszczególnych sędziów, tak aby sędzia na przykład w pierwszym wydziale miał taki sam przydział jak w trzecim wydziale. Dotychczas tego nie było. Natomiast można powiedzieć, że to są duże referaty i trzeba też pamiętać, że sędzia musi te sprawy przeczytać, ale nie tylko przeczytać, zastanowić się, jak ją poprowadzić, przeprowadzić wszystkie dowody, a na koniec wydać rozstrzygnięcie, a jeszcze na koniec je uzasadnić i często są to uzasadnienia wielostronicowe, niejednokrotnie mają od 20 do 60 nawet stron. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o czas, który trzeba poświęcić na przygotowanie dobrego uzasadnienia. Panie sędzio, a jeżeli dzisiaj wpływa sprawa, dzisiaj dostaje pan sprawę, a propos, został już pan wylosowany do jakiegoś składu? Dziś jeszcze nie, dlatego że nasz sąd w dniu wczorajszym miał dzień wolny od pracy. Pierwsze losowanie zostanie przeprowadzone dziś w nocy, więc niewykluczone, że jutro po wprowadzeniu spraw do systemu, okaże się, kiedy wrócę do pracy, że już jakaś sprawa została mi przydzielona. I ta sprawa, która powiedzmy teoretycznie zostanie panu jutro przydzielona, kiedy ma szansę wejść na wakant? To zależy też od sprawy. Ja przyjąłem w swojej pracy taką taktykę, że jednocześnie doręczam odpis pozwu, jeżeli nie mam braków. Jeżeli nie mam braków, bo jeżeli są braki, to oczywiście trzeba je usunąć i to wydłuża czas. Tutaj niezbędnym w mojej ocenie jest stworzenie przez polskiego ustawodawcę czegoś w rodzaju urzędowego adresu do doręczeń, co usprawniłoby postępowanie. Można by się też zastanowić nad elektronicznym doręczeniem korespondencji, co także by ułatwiło i przyspieszyło. Aczkolwiek jest instrument w postaci możliwości zawiadomienia telefonicznego o terminie rozprawy, o ile my ten numer telefonu mamy. Natomiast oczywiście najczęściej mamy, jeśli chodzi o pełnomocników procesowych. Jeśli chodzi o strony, to najczęściej nie. Natomiast korzystanie z usług doręczyciela pocztowego czy innego niestety wydłuża ten czas, jeżeli chodzi o braki. Natomiast jeżeli sprawa nie ma braków, to w swojej karierze pamiętam sprawę z zeszłego roku, która wpłynęła do mnie i w ciągu miesiąca znalazła się na wokandzie. Ale to też zależy od sprawy, dlatego że są sprawy łatwiejsze i są sprawy trudniejsze. Jeżeli mamy do czynienia ze sprawą wielotomową, to aktualnie mamy, to jest bodajże zmiana z 2012 roku, mamy możliwość wyznaczenia terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew.
od 2 tygodni do 3 miesięcy, z tego co pamiętam. I my decydujemy, jaki to jest okres. Owszem, jeżeli dzisiaj miałbym doręczać komuś, czy właściwie przed świętami pozew, to nie mogę zastosować 2-tygodniowego terminu, bo ta strona po prostu wpadnie w okres świąteczno-noworoczny i to będzie nierealny termin. Strona jakby powinna mieć zagwarantowane normalne reguły i normalną możliwość ustosunkowania się. Więc w zależności od tego, czy to jest trudna, czy łatwa sprawa, ten czas będzie albo krótszy, albo dłuższy, w zależności od okoliczności. Natomiast realnie, gdybym dziś ja miał wyznaczać w swoim referacie sprawę, to przypuszczam, że byłby to kwiecień. Jeszcze nie tak źle. Nie jest tak źle, aczkolwiek to też wynika, przypuszczam, ze sprawności postępowania i tego, jak ktoś, jak dany sędzia zarządza daną sprawę, ale też od współpracy jakby stron. Bo jeżeli znów nie mamy adresu, mamy wskazane imiona i nazwiska, ale nie mamy adresów świadków, no to nie wezwiemy tych świadków na termin rozprawy pierwszy, albo możemy nie zdążyć wezwać. Więc jeśli chodzi o termin, to w moim sądzie to jest, może nie chcę przesadzać, ale od powiedzmy 2-3 miesięcy do około 5-6 miesięcy to jest realny czas wejścia sprawy na wokandę, aby uzyskać pierwszy termin. Panie sędzio, a jako sędziowie odczuwacie, że co roku do sądu wpływa więcej spraw? Niestety tak. Czyli to widać też w takim praktycznym, w praktyce. To nie tak, że tylko te statystyki rosną i powiedzmy te tabelki na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują coraz większe liczby, tylko to rzeczywiście praktycznie jest moje odczuwalne. Cenie, tak, to widać, bo mamy repertoria i po prostu na koniec roku, jak je zamykamy, to tych spraw, oczywiście nie, to nie jest tak, że jest ich, nie wiem, 1000 na dany wydział więcej, ale ta liczba, są oczywiście lata, kiedy jest jakby mniej, to różne współczynniki, natomiast co do zasady jest ich więcej. Ja mam takie poczucie, a jestem dosyć takim sędzią, który lubi nakłaniać strony do ugody, że my jako obywatele, nie wiem czy mamy obawy przed ugodą, czy innymi możliwościami załatwienia sporu, czy to mediacja. I wydaje mi się, że tutaj jest bardzo duże pole do popisu i dla ustawodawcy, ale też dla sędziów, którzy chcąc jakby... Czyli wierzy pan w mediację? Ja nie tylko wierzę, ale ją jakby stosuję i niejednokrotnie sprawy, które wróciły od mediatorów, były później kończone w drodze ugody czy porozumienia, bo nie we wszystkich sprawach ugodę da się zawrzeć od strony takiej formalno-prawnej. Na przykład w sprawie rozwodowej strony wcale nie muszą, mogą inaczej, mogą zgodnie wnieść o dane rozwiązanie. Jeżeli ono jest zgodne z dobrem dziecka, to sąd je zaakceptuje. I takie sprawy niejednokrotnie występują, kiedy cały spór toczy się o władzę rodzicielską, o kontakty, o miejsce zamieszkania. A ja wychodzę z założenia prostego, że osoby, które do nas przychodzą, jakby chcą, żeby były wysłuchane. I bardzo dużo czasu poświęcam na to, aby te strony wysłuchać. Mam świadomość, że czasem trzeba podjąć decyzję trudną i ustalić miejsce zamieszkania u jednego z rodziców, a drugiego jakby pozbawić tego miejsca zamieszkania. No ale takie są też przepisy, że można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli porozmawiam ze stronami, wysłucham każdą ze stron, co ona ma do powiedzenia, to często się też zdarza, że strony mimo pierwotnych rozbieżności uzgadniały to miejsce. Co więcej, jestem przekonany, że takie rozstrzygnięcie, które później zostanie wydane, kiedy strony zgadzają się na dane rozwiązanie, zaakceptują je, prawda? Nie będzie kwestionowane, choć zdarza się też, że sporządzamy uzasadnienia w tego typu też sprawach, gdzie strony były zgodne. Najpierw się dogadały, a potem może któraś z nich zmieniła zdanie. To też, ale też są przypadki, to może nie w sprawach rozwodowych, ale w innych sprawach, kiedy sporządzamy uzasadnienia dla strony, która wygrała proces. No i po co to? Przecież tak naprawdę uzasadnienie jest po to, żeby móc jakby się dalej odwoływać. Z jednej strony tak, pani redaktor, natomiast z drugiej strony do czegoś to uzasadnienie stronie jest potrzebne. Pytanie, czy ona w istocie powinna je otrzymać w formie pisemnej, osobiście stoję na stanowisku, że strona jak najbardziej powinna poznać motywy, jakimi kierował się sąd przy rozstrzyganiu sprawy. Ale czy to prawo powinno być realizowane w formie pisemnej, tego nie wiem. Czy nie wystarczą ustne motywy? W mojej ocenie wystarczą, dlatego że mamy nagrywane rozprawy. I tak naprawdę o co chodzi w ustnych motywach czy w uzasadnieniu? O to, aby przedstawić argumenty, którymi sąd się kierował. No i niestety nasza praca ma tą specyfikę, że nie zawsze rozstrzygnięcia są korzystne dla obu stron. No ale
taka jest specyfika. Czyli jedna jest niezadowolona. Czasem są obie niezadowolone, ale to jest nasza specyfika. Czasami, jeżeli strony nie potrafią dojść do porozumienia, zresztą zawsze stroną tłumaczę, że to one powinny dojść do porozumienia. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, no to sąd jakby będzie zmuszony, bo taka jest nasza praca. Ale lepszym rozwiązaniem jest, bo bardziej będą je szanowały, to rozwiązanie, jeżeli same dojdą do porozumienia. I udało się pogodzić naprawdę bardzo wiele osób w bardzo skomplikowanych procesach. Moi koledzy też mają takie sukcesy. Oczywiście to też zależy od tego, czy strony chcą z nami rozmawiać, bo są też takie strony, które po prostu nie są zainteresowane jakimkolwiek rozwiązaniem, a jedynie przedłużaniem postępowania. No i tutaj jakby jest pole do popisu dla ustawodawcy, czy ewentualnie ministerstwa, aby takich sytuacji było jak najmniej, aby przeciwdziałać i wprowadzać takie przepisy, które pozwolą nam, sędziom, uniemożliwiać stronie, która jakby wprowadza obstrukcję procesową. Panie sędzio, wróćmy na moment do tej kuchni sędziowskiej. Jak często ma pan wokandy w sądzie? Ja mam średnio dwa razy w tygodniu. Nie zawsze oczywiście, bo mam jeszcze inne obowiązki. Natomiast sędzia taki liniowy, stuprocentowy ma w sądzie okręgowym dwie wokandy w tygodniu, czyli średnio 8 w miesiącu. Ile spraw jest na wokandzie? To zależy, bo ja potrafię mieć też jedną sprawę. Mam kilka takich spraw, tak zwanych deweloperskich, gdzie one mają po 30, 40, a nierzadko 50 tomów. Są też sprawy, które mają po 500 tomów. I nie można sobie pozwolić na to, żeby wyjść na salę nieprzygotowanym. Więc czasem jest to jedna, ale to są sporadyczne przypadki. Średnio oceniłbym, że jest to od 5 do 8. Czyli potwierdziłby pan, czy zaprzeczyłby pan takiemu twierdzeniu, które padało bardzo często, może nie ostatnio, ale kilka lat temu, że o godzinie 14 gmachy sądów, szczególnie w tych większych miastach, są puste? Zaprzeczę. Ja powiem tak. Jak zaczynałem pracę, to nierzadko zdarzało się, że wychodziłem z pracy o 2 w nocy. Zaprzestałem tego procederu, bo uważałem, że niestety też pracuję w domu. Natomiast wydaje mi się, że wokandy kończą się między 15 a 16 i jest to spowodowane też tym, że my na salę nie wychodzimy sami. Wychodzą też pracownicy, a oni mają określony czas pracy. Natomiast sędziowie pracują znacznie dłużej, bo muszą napisać też uzasadnienie, muszą też przeczytać sprawy. Ja swoje sprawy czytam głównie w weekend, bo wtedy jakby mam czas. W ciągu tygodnia muszę zapoznać się z korespondencją, wydać stosowne zarządzenia, wydać zarządzenia o wyznaczeniu na terminie rozprawy. Jeżeli wróci jakaś korespondencja niepodjęta, bo świadek się nie stawi, to szybko zadecydować, bo może da się wezwać kogoś innego, ale też później sporządzić uzasadnienia. Uzasadnienia naprawdę nie da się sporządzić w nawet średnio trudnej sprawie w sądzie okręgowym w ciągu kilku godzin. Wymagamy, właśnie potrzeba jest znacznie więcej czasu, a jeżeli są to sprawy wielotomowe, powiem tak, jeżeli sporządzę złe uzasadnienie, to strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zrobi z tego uzasadnienia sito, więc sukcesem skutecznego czy dobrego orzekania jest nie tylko wydanie dobrego rozstrzygnięcia, ale też sporządzenie dobrego uzasadnienia. Panie sędzio, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Życzę bardzo. Jak najmniej pracy, o ile to w ogóle możliwe, no i tego spokoju, na dziękuję które bardzo. Sędziowie czekają. Dziękuję pięknie. Moim gościem był sędzia Marcin Kołakowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie-Praga, a ja zapraszam po przerwie.